Okay, guys, good morning. Good morning. Good morning, everyone. How are you today? Happy. Wykorzystanie piosenek i rymowanek nigdy nie było łatwiejsze niż teraz, w czasach internetu. Gdy niemal dowolną piosenkę i wiele dodatkowych materiałów typu rymowanki można znaleźć choćby na YouTube. Okay, so today we'll start with the song. What do you think about walking in the jungle? Yeah. So come in the song. Yes, you can dance. Boys, you can join. Warto wspomnieć, że to właśnie korzystanie z materiałów z YouTube, krótkich filmików i piosenek, zalecane jest jako najprostszy sposób wprowadzenia do klasy technologii informacyjno-komunikacyjnej, czyli tak zwanego TIC-u. W dodatku nie jest do tego wymagana nawet tablica interaktywna, bo dokładnie taki sam efekt można uzyskać, korzystając z rzutnika, głośników i pomalowanego na biało miejsca na ścianie, pełniącego funkcję ekranu lub z dużego telewizora LCD, który zapewnia nie tylko zdecydowanie lepszą jakość obrazu, ale oferuje także zintegrowany dźwięk. Na pierwszy rzut oka podobny efekt można osiągnąć, odtwarzając film czy piosenkę z płyty DVD, a 20 lat temu z kasety wideo. Jednak różnica tkwi w dostępności materiałów. O ile kiedyś znalezienie odpowiedniej płyty wymagało od nauczyciela dużo wysiłku i wiązało się z wydatkiem na jej zakup, to obecnie piosenki, filmy i filmiki dostępne są na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że nauczyciel wpisze tytuł poszukiwanego materiału w oknie wyszukiwania serwisu YouTube i już za chwilę materiał ten jest gotowy do wykorzystania na lekcji. Według modelu SAMR, opracowanego przez doktora Rebena Puentadurę, system klasyfikacji sposobów wykorzystania technologii na lekcji, użycie serwisu YouTube, znajduje się na pierwszym poziomie zaawansowania, czyli poziomie zastąpienia. Oznacza to, że wprowadzona technologia nie wnosi dodatkowej modyfikacji procesu edukacyjnego, a jedynie jest substytutem dla wcześniej stosowanych rozwiązań. Jednak znacznie zwiększona dostępność materiałów, o której wspominaliśmy, oznacza, że można się pokusić o zakwalifikowanie wykorzystania YouTube do poziomu rozszerzenia. Z drugiej strony, nauczyciele, którzy chętnie korzystają z prostych zastosowań technologii, są bardziej chętni do poszukiwania także zastosowań bardziej zaawansowanych, które umożliwiają modyfikację czy nawet redefinicję procesu edukacyjnego. Na obserwowanej lekcji dobrze widać, że dzieci nie tylko oglądają materiał prezentowany przez nauczycielkę, ale aktywnie uczestniczą w lekcji, śpiewając, a nawet tańcząc i wykonując gesty towarzyszące piosenkom. W dodatku odbywa się to zespołowo. Wpływa to pozytywnie na ich poziom zaangażowania i motywacji, poprawiając jednocześnie samopoczucie, obniżając poziom stresu i przyczyniając się do budowania relacji na linii nauczycielka-uczący się. Wszystkie wymienione elementy mają przełożenie na zwiększenie efektywności przyswajania wiedzy i retencji informacji. Okay,
so grateful to the cookie from the cookie jar. And that, look. Inną niezwykle angażującą aktywnością jest zabawa Who Took the Cookie, podczas której uczniowie skandują słowa rymowanki, ale i wykorzystują słowa poznane na lekcji. Obserwując uczniów uczestniczących w zabawie, można dostrzec, że wszystkie osoby są naprawdę zaangażowane i uczestniczą w zabawie aktywnie. To, co robią, wywołuje u nich ewidentnie duże emocje i są to emocje pozytywne. Niezwykle ważne jest też, że zabawa trwająca podczas lekcji ponad 6 minut odbywa się w środowisku tak zwanego pełnego zanurzenia w języku obcym. Oznacza to, że uczniowie przez cały ten czas posługują się wyłącznie językiem obcym.